Dzień dobry, w piątek 8 kwietnia w aktualnościach witam Państwa Krzysztof Janczurewicz. Od 1 kwietnia już nie mamy pandemii, takie są przynajmniej oficjalne komunikaty rządowe. COVID-19 obecnie traktowany jest jak zwykła grypa i w związku z tym likwidacji uległy specjalne oddziały covidowe w szpitalach. Również w szczecineckim szpitalu oddział covidowy zakończył działalność. Pozostało tylko miejsce wydzielone dla chorych na COVID. Od 1 kwietnia już w szczecineckim szpitalu nie funkcjonuje oddział covidowy, natomiast w dalszym ciągu istnieje taka wyznaczona strefa na oddziale wewnętrznym do przyjmowania osób chorych na COVID-19 i dzisiaj przybywa tam jeden pacjent. Wiemy też oczywiście wszyscy, że Ministerstwo Zdrowia zniosło obowiązek noszenia maseczek, natomiast wyjątek stanowią punkty medyczne. Oczywiście odwiedzający szczecinecki szpital muszą się w taką maseczkę zaopatrzyć. No bo dodajmy, że przywrócono odwiedziny na oddziałach. Tak, to prawda, ale tutaj też obowiązują odpowiednie przepisy. Z takim regulaminem można się zapoznać na stronie szczecineckiego szpitala, bądź po prostu dzwoniąc do sekretariatu uzyskać ważne informacje. Natomiast z tych najważniejszych, osoby odwiedzające nie mogą mieć objawów infekcji, to wydaje się dosyć oczywiste. Odwiedziny pacjentów mogą się odbywać codziennie do 15 minut. Pacjenta jednocześnie może odwiedzić tylko jedna osoba. Odwiedziny w salach intensywnego nadzoru, w salach pooperacyjnych mogą odbywać się tylko w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z lekarzem. Dziś zespół szkół technicznych otworzył swoje podwoje dla mieszkańców miasta i uczniów klas ósmych. Mieszkańcy miasta mogli zapoznać się z ofertą usług, jakie świadczy szkoła dla mieszkańców. Ósmoklasiści zapoznawali się z ofertą edukacyjną placówki. Chcemy pokazać, co mamy, chcemy się tym pochwalić, ale chcemy też być pożyteczni, dlatego otworzyliśmy drzwi. Jeśli chodzi o ósmoklasistów, to chcemy im pokazać ofertę. To jest dla nich teraz taki czas, kiedy muszą podjąć wybór, podjąć decyzję, jaką szkołę wybiorą i chcemy, żeby byli świadomi tego wyboru. Szkoła jako jedna z nielicznych świadczy usługi dla ludności. Tak, jesteśmy w środowisku, funkcjonujemy w środowisku i chcemy być dla tego środowiska też przydatni. Mamy możliwości, mamy sprzęt, którego w domach ludzie nie posiadają, w związku z czym chcemy pomóc, no i pokazać, też trochę się pochwalić. Stolarstwo, mechanika pojazdowa, co jeszcze? Wszystko, czym dysponujemy, jest dzisiaj dostępne dla mieszkańców. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić dziś na bieżąco. Możemy naostrzyć noże, możemy naostrzyć maszynki, to jest szczególnie przydatne teraz w okresie przedświątecznym, ale takie rzeczy, które wymagałyby troszeczkę więcej czasu, rozdajemy kupony i można się zgłosić z tym kuponem, w voucherem w najbliższym czasie i te usługi zostaną wykonane, zwłaszcza jeśli chodzi o przeglądy samochodów. No a teraz, jeżeli chodzi o ośmioklasistów, co im oferujecie? Bo tutaj no, jest kilka bardzo fajnych kierunków. Przede wszystkim nasze zawody są dostosowane do rynku pracy i to te zawody, które są poszukiwane, te zawody wprowadzamy do kształcenia. W tym roku stawiamy dość mocno na ślusarza. Mamy takie zapotrzebowanie od pracodawców. Urząd Pracy informuje nas, że takie są braki na rynku, no więc tego ślusarza chcielibyśmy uruchomić, a te nasze sztandarowe kierunki, które już kształcimy i wzbogacamy rynek pracy rokrocznie o przynajmniej kilku bardzo dobrych pracowników, no to oczywiście technologia drewna, budownictwo, mechanika pojazdowa, technik, mechanik, elektronik. Do kiedy można składać dokumenty? Informacja dla uczniów klas ósmych. Jeśli chodzi o dokumenty, to składamy je zgodnie z komunikatem kuratora oświaty w Szczecinie do czerwca tego roku. Potem uzupełniamy po otrzymaniu świadectw egzaminu ósmoklasisty i świadectw ukończenia klasy ósmej. Uzupełniamy te dokumenty. Potem jeszcze trzeba będzie uzupełnić dokumenty o badanie lekarza medycyny pracy i wtedy już czekać tylko na kwalifikacje. No i mechanik samochodowy, czy kończy się prawem jazdy? Uczniowie kształcący się na kierunku mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych otrzymują prawo jazdy kategorii B. Natomiast jeśli chodzi o kierowcę mechanika, to jeszcze dodatkowo prawo jazdy kategorii C i kwalifikację wstępną uprawniającą do przewozu towarów. Zespół szkół numer 2 ogłosił konkurs dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych Widzę i Rozumiem.
Każdy uczestnik miał za zadanie wykonać dowolny przestrzenny model przedstawiający wybrane zjawisko, proces, układ zależności z dziedziny przyrodniczej. Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy przyrodniczej, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozbudzenie kreatywności i zdolności. Swój udział w konkursie zgłosiło ponad 50 uczniów. Dziś uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje prace jurorom. Trwa właśnie praca jury konkursu Widzę i Rozumiem, konkursu skierowanego dla uczniów szkół podstawowych, dotyczącego tak naprawdę otaczającego nas świata. Zadaniem było przedstawienie jakiegoś elementu przyrodniczego czy około przyrodniczego z wykorzystaniem swoich umiejętności, wiedzy oczywiście na temat, zaprezentowanie tego później tutaj oficjalnie przed jury. Cieszymy się niezmiernie, że tak dużo prac, bo ponad 50 prac spłynęło na konkurs, co widać zresztą w tle. Wstępny przegląd i prezentacja, którą młodzież dokonała, bo przed chwileczką komisja z każdym z uczestników mogła porozmawiać. Dowiedzieliśmy się, jakich technik, jakich materiałów i tak naprawdę co przedstawiają poszczególne prace. Jesteśmy pod dużym wrażeniem zaangażowania młodzieży. To nas bardzo cieszy, że ta wiedza taka bardziej, można powiedzieć, ścisła też nie jest zupełnie obca naszym młodym uczniom i cieszymy się niezmiernie z tego, że swoją pracą prezentują odpowiednią jakość, estetykę, ale i też ogromną wiedzę na temat tego, co prezentowali. W tej chwili właśnie wykorzystujemy ten moment, kiedy pracuje jury, żeby spokojnie mogło obradować. Młodzież właśnie zwiedza szkołę, dowiaduje się o naszych kierunkach kształcenia, ale też czeka coś tam dla nich, dla ciała, tutaj dla ducha było dużo wiedzy, użytej tego umysłu, wcześniej umiejętności, a teraz mogą spokojnie zobaczyć szkołę, zobaczyć internat i skosztować czegoś, co przygotowali nasi uczniowie, czyli w czym się specjalizują nasi zawodowcy. Dni otwarte szkoły wkrótce. Jeszcze nie mamy dokładnego terminu podanego, ale na pewno przez Państwa media postaramy się tą informację przekazać i zaprosić wszystkich uczniów szkół podstawowych i ich rodziców do odwiedzenia naszej szkoły również. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku ogłasza nabór do 2 pilotażowych projektów realizowanych w ramach konkursów Stabilna Praca, Silna Rodzina. Projekt Aktywny Rodzic polega na refundacji kosztów opieki nad dziećmi do lat 5, a projekt Voucher Zatrudnieniowy skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcą zatrudnić osoby bezrobotne. Udało nam się pozyskać środki na program pilotażowy w ramach rezerwy ministra ogłoszonej w tym roku w ramach konkursu Stabilna Praca, Silna Rodzina. Realizujemy 2 projekty pilotażowe wspólnie z kilkunastoma powiatami województwa zachodniopomorskiego. My jesteśmy partnerem w tym projekcie, liderem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. To są 2 projekty. Jeden przeznaczony dla przedsiębiorców pod nazwą Voucher na zatrudnienie. Jest to możliwość skorzystania przez przedsiębiorców zatrudnienia osoby bezrobotnej z terenu powiatu szczecineckiego. Niestety wykluczone są tu osoby z gminy Borne, Sulinowo, co chcę podkreślić. I pracodawca może dostać 30 tysięcy złotych na zatrudnienie tej osoby przez 12 miesięcy. A co ciekawe, najciekawsze w tym wszystkim jest to, że pracodawca ma wybór, na co chce te pieniądze wydać. Czyli może przeznaczyć je na przykład na wypłatę dla tego pracownika? Tak, może przeznaczyć na wypłatę, może doposażyć stanowisko pracy, czyli kupić mu odpowiednie urządzenia. Może zapłacić pracownikowi za dojazdy do pracy, może zapłacić za szkolenie pracownika. Możliwości ma tutaj naprawdę bardzo wiele i to wszystko jest decyzja w tej sprawie, na co wydać te środki finansowe należy do pracodawcy. Po 12 miesiącach pracownik powinien być zatrudniony na stałe. No zakładamy, że tak będzie, tak, że pracodawca, skoro weźmie tego pracownika, wybierze sobie tę odpowiednią osobę, pracownik się sprawdzi, dzisiaj rynek jest taki, jaki jest. Więc zakładamy, że ci ludzie będą dalej potem pracować. Tak. A jeżeli tak się zdarzy, że pracownik no niestety nie znajdzie się w tym zakładzie, to co wtedy? Czy pracodawca musi zwrócić pieniądze, czy przyjąć kogoś innego? Nie, pracodawca ma obowiązek zatrudnić przez 12 miesięcy. Tak? Nie ma jakiegoś wymogu prawnego, żeby dalej tę osobę zatrudnić. Program bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Na pewno spotka się z dużym odzewem. A kolejny? Jeszcze wracając do tego programu, warto pamiętać o tym, że to nabór wniosków trwa do 15, a więc mamy jeszcze tak naprawdę tydzień czasu, więc zachęcam pracodawców do tego, żeby składali wnioski. Mamy do dyspozycji 30 voucherów, także 30 razy 30 tysięcy 900 tysięcy złotych. Drugi projekt jest przeznaczony dla osób, które
mają małe dzieci, dziecko do 5 roku życia i chcą pójść do pracy. Domyślam się, że będzie to przede wszystkim projekt dla pań, tak? To jest program, który nazywa się Aktywny Rodzic. Osoba, która chce pójść do pracy i nie wie, co zrobić z dzieckiem, tak, bo ma ten problem, może do nas złożyć wniosek i my sfinansujemy opiekę nad tym dzieckiem też przez 12 miesięcy do 1200 zł miesięcznie. Może to być niania, może to być przedszkole, żłobek, prawda, w tym wypadku do 3 roku życia i tak dalej, i tak dalej. Różne formy są możliwości zapłacenia. To zwracamy koszty, ale do 1200 zł przez 12 miesięcy. Takich osób chcemy zaktywizować w tym projekcie 20. To jest też spora liczba. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o bezrobocie w Szczecinku? Bo skoro są dwa takie ciekawe programy, to widocznie ta stopa bezrobocia rośnie. Nie rośnie. Tak? Od kilku miesięcy mamy dosyć stabilną sytuację na rynku pracy tutaj w Szczecinku. Ta liczba bezrobotnych, no mogę powiedzieć, tak, w miesiącu, na koniec miesiąca marca, na koniec miesiąca lutego była identyczna, także tutaj jakby się nie zmienia, to bezrobocie jest jednym z najniższych w ostatnich kilkunastu, czy też może nawet powiedzieć od samego początku, kiedy to bezrobocie jest zarejestrowane. Teraz może troszeczkę tych osób przybędzie, ale to ze względu na tych naszych przyjaciół, którzy przyjeżdżają do nas z Ukrainy, ale no zobaczymy, jak to będzie sytuacja się kształtować. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie prowadzi aktualnie nabór do służby w więziennictwie. W samym zakładzie karnym w Czarnym do obsadzenia będzie 15 etatów w dziale ochrony na stanowisku strażnika. Oferta jest skierowana do wszystkich osób, które spełniają warunki formalne oraz nie mają problemów ze zdrowiem. Teraz jest taki okres, zresztą co roku jest pierwszy kwartał, to jest okres odejść na zaopatrzenie emerytalne i wówczas zwalniają się wakaty na to, żeby je obsadzić. Teraz jest tym bardziej zapotrzebowanie większe z uwagi na niskie bezrobocie, rynek chłonny, wszyscy potrzebują pracowników, szukają nowych osób, czy to firmy prywatne, czy to firmy budżetowe. Wiadomo, że te swoje zrobiły wyjazdy za granicę za chlebem, także rynek jest bardzo chłonny i również służby więziennej. Czy tylko zakład karny w Czarnym potrzebuje, czy potrzebują to zupełnie inne zakłady? To jest tendencja ogólnopolska. Praktycznie w każdym rejonie Polski jest zapotrzebowanie na nowych funkcjonariuszy i również tutaj okręg koszaliński, który teraz obejmuje zarówno region koszaliński, jak i szczeciński, jest duże zapotrzebowanie. Tym bardziej, że jest to rejon przygraniczny, także bliskość Niemiec, możliwość wyjazdu, jak również strefy ekonomiczne, powstają nowe miejsca pracy, pozyskują pracowników, a wiadomo, jaki jest rynek, jest zapotrzebowanie bardzo duże i każdy konkuruje i zabiega o tych, żeby pracownika pozyskać i to pozyskać jak najlepszego. Strażnik więzienny czy funkcjonariusz służby więziennej, to brzmi dość dumnie. Jakie są warunki pracy, płacy? Bardzo mnie cieszy, że pan redaktor powiedział, że brzmi dumnie, bo tak rzeczywiście jest. To jest służba państwu, tak? Jesteśmy od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwu, izolować tych najgroźniejszych przestępców, tych, którzy stwarzają niebezpieczeństwo, od normalnych, zwykłych ludzi, żeby społeczeństwo mogło wykonywać swoje role, zadania, nie myśleć o tym. Tak, dobry przykład jest tutaj właśnie za murami tego więzienia. Tak? Obecnie to jest oddział zewnętrzny zakładu karnego w Czarnym, gdzie tak naprawdę jest w centrum miasta, ale tak można przejść, ktoś być może nawet przyjezdny, nawet dobrze nie zauważy, że tutaj jest więzienie, tak? Ale to nie dzieje się nic z niczego. Tutaj wiadomo, że tutaj są osoby, które siedzą za, że tak powiem, najgroźniejsze przestępstwa także, chociaż są i za lżejsze, ale są, którzy stwarzają realne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, ale dzięki odpowiednim funkcjonariuszom, odpowiednio wyszkolonym, odpowiednio wyposażonym, dzięki temu udaje się utrzymać izolację i odpowiedni wpływ na tych ludzi sprawia, że społeczeństwo może czuć się bezpiecznie. Jakie są warunki przyjęcia do służby? Czy to musi być specjalna sprawność fizyczna, wykształcenie i tak dalej? Oczywiście, że tak. To nie może być pierwsza, lepsza osoba. Są wymogi określone w ustawie naszej służby więziennej. Przede wszystkim musi to być obywatel Polski. Musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Musi mieć przynajmniej średnie wykształcenie. Do tego zdolności fizyczne, psychiczne, jak również rękojmy tego, że będzie właściwie wykonywał zadania, jak również utrzymywał tajemnicę. Służba za murami, za kratami to jest bardzo ciężka, wymaga no, czasami wsparcia psychologicznego. Jak z tym jest w zakładach karnych?
Przede wszystkim najważniejsze to tutaj jest dobór odpowiedniej kadry na samym już początku. Tak? To musi być osoba, która potrafi radzić sobie w stresie, która też unika sytuacji zagrożenia, która, że tak powiem, nie spanikuje w sytuacji, gdy takie zagrożenie się pojawi, bo to jest, że tak powiem, chleb powszedni. To muszą być odpowiednie osoby dobrane i odpowiednie w trakcie służby, w trakcie zajęć szkolone. Tak? I oczywiście wsparcie psychologiczne na każdym etapie służby jest, bo być musi. Tak? Także tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście przez to, że to jest służba specyficzna, wiąże się z określonymi przywilejami, jak przykładowo wcześniejsza emerytura, to nie bierze się znikąd. Tak? Wiadomo, że to jest praca wyczerpująca, ale na pewno sprawiająca satysfakcję. Jeśli ktoś widzi się w służbach mundurowych, widzi się w takiej roli, to bardzo chętnie zapraszamy. Praca bardzo ciężka, bardzo odpowiedzialna, to pewnie i zarobki też odpowiednie. Oczywiście, że tak. Wiadomo, że każdy ma swoje potrzeby i może oceniać to w różny sposób. Są to zarobki na początku w określonej wysokości, dużo wyższe niż minimalna płaca, taka jak jest oferowana przy normalnym zatrudnieniu, ale to jest jednak służba, tak? To jest funkcjonariusz i wiąże się z określonymi przywilejami. Na samym początku jest pensja, która składa się zarówno z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za stopień, za wysługę, dodatku służbowego. Później, że tak powiem, jest zawsze tylko wyżej i lepiej, bo funkcjonariusz awansuje, szkoli się, awansuje zarówno w stanowisku, jak i w stopniu. Co za tym idzie, wzrasta jego zarobek. Gdzie należy składać dokumenty, gdzie należy się zgłaszać i co należy złożyć w tych dokumentach? Przede wszystkim bardzo zachęcam do odwiedzenia naszych stron internetowych. Można wejść od razu na stronę główną, czyli sw.gov.pl, jak również do poszczególnych jednostek. Za nabór odpowiadają inspektoraty okręgowe. I tam są szczegółowe informacje, co można, jak również można wejść poprzez stronę główną na stronę jednostki i tam również są wszelkie informacje dla kandydatów, co trzeba złożyć, gdzie trzeba złożyć. Generalnie określone są nabory, określone są terminy, do jakich trzeba złożyć te dokumenty, jakie dokumenty, tam jest wszystko precyzyjnie wyjaśnione. Odbywa się to w ten sposób, że dokumenty należy złożyć albo bezpośrednio do jednostki, albo przesłać na skrzynkę tutaj mailową podany adres mailowy Okręgowego Inspektoratu. Czy są jakieś terminy, jeżeli chodzi o składanie dokumentów, czy można to zrobić w wolnym czasie? Dokumenty składa się, gdy jest ogłoszony nabór, a te nabory, że tak powiem, ogłaszane są non-stop. Kończy się jeden, wyznaczany jest następny. Z uwagi, że są bardzo duże potrzeby, prowadzony nabór jest non-stop. Osoby chętne zachęcamy, bo jest bardzo dobry okres na to, żeby mieć możliwość pełnienia służby za wysokim murem. Szczecinecka Szkoła Muzyczna i Stowarzyszenie De Muzyka w Połczynie Zdroju zapraszają na koncert Solidarnie z Ukrainą. Koncert odbędzie się w Kościele Mariackim w Szczecinku w najbliższą sobotę o godzinie 19. Wstęp wolny. W najbliższą sobotę o godzinie 19 w Kościele Mariackim w Szczecinku odbędzie się koncert dedykowany walczącej Ukrainie. Koncert, który pierwotnie miał być tylko koncertem muzyki pasyjnej, teraz w obliczu tego konfliktu zbrojnego, który się rozgrywa na Ukrainie, nabrał trochę innego oblicza. Chcemy jako muzycy być solidarni z tymi, którzy cierpią, którzy potrzebują naszego wsparcia, dlatego też bardzo Państwa serdecznie zapraszam na 19 w najbliższą sobotę do Kościoła Mariackiego. Usłyszycie Państwo Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego w wykonaniu pani Aleksandry Gudzio, pani Adrianny Potalskiej, chóru Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Oskara Kolberga w Szczecinku oraz orkiestry smyczkowej. Całością będzie dyrygował pan Filip Świątkowski, który również przygotowywał artystów do tego koncertu. Będziecie Państwo mieli również okazję usłyszeć pierwszy raz w Szczecinku trio smyczkowe Symetrio, które zaprezentuje Państwu utwór Ernsta von Dohnányi, serenadę C-dur na trio smyczkowe op. 10. Jest to nieznany u nas tutaj na naszym terenie kompozytor, współczesny kompozytor węgierski. Myślę, że będziecie Państwo mieli dużo przyjemności w słuchaniu tej muzyki.
Stabat Mater to utwór, który świetnie wpisuje się teraz w ten czas Wielkiego Postu, który przeżywamy. I myślę sobie, że żadna osoba, która znajdzie się w kościele w sobotę, żadne serce nie pozostanie po tym koncercie nieporuszone. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Godzina 19, najbliższa sobota, Kościół Mariacki w Szczecinku. Zbliżają się święta wielkanocne. Plac Wolności po raz kolejny zamieni się w Wielki Plac Targowy. Jak zwykle przed świętami zostanie tam zorganizowany kiermasz wielkanocny. Podczas trwającego 4 dni kiermaszu będzie można zaopatrzyć się w artykuły niezbędne do przygotowania świątecznego stołu. Początek kiermaszu już w poniedziałek. Jarmark wielkanocny po raz drugi organizowany przez miasto Szczecinek. Wydaje mi się, że ta kultura i tradycja Jarmarku Bożonarodzeniowego, a teraz Jarmarku Wielkanocnego, to jest coś, co wrosło już w nawiązanie do historycznych czasów. Nie mówiąc w ogóle właśnie, że to jest nawiązanie do tego, że na Placu Wolności zawsze ten targ jeszcze za czasów niemieckich przecież tutaj funkcjonował, bo to zawsze główne centralne miasto. Były place, tak. Miasta, było tym miejscem targowym i fajnie, no, dobrze już czuć się w tą atmosferę świąteczną, wcześniej robiąc zakupy, kupując czy rękodzieło, czy jakieś dania i potrawy, tym razem wielkanocne, ale oprócz tych kilkunastu czy około 20 stoisk, bo taki mam raport, że około tylu stoisk powinno się tutaj znaleźć, będą zorganizowane również zajęcia dla dzieci i młodzieży przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury. Staramy się uatrakcyjnić, żeby nie był to tylko i wyłącznie jarmark, tylko i wyłącznie kiermasz wielkanocny, ale żeby to było takie po prostu wydarzenie, które przyciągnie i najmłodszych mieszkańców, i starszych. No tak, żeby już te święta poczuć, bo myślę, że każdy te święta wielkanocne niebywale oczekuję tej wiosny, tego odrodzenia. Ja przynajmniej bardzo sobie już nie mogę się już doczekać, kiedy ta Wielkanoc nadejdzie. Jarmark Bożonarodzenia wykończył się w przeddzień Wigilii. A jak będzie z tym jarmarkiem? Od poniedziałku 11 kwietnia do 14 kwietnia do Wielkiego Czwartku. Także również w bardzo podobnym terminie, czy bardzo podobnym systemie przed samymi świętami, przed Triduum Paschalnym będzie to zorganizowane. I tymi informacjami kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamach zobaczymy, co narysował Maciek. Następnie posłuchamy okruchów na niedzielę. Kolejną pozycją programu będą archiwizje, a w nich przypomnimy sobie, jak kiedyś szkoły przedstawiały swoje oferty edukacyjne. Ostatnią moją pozycją programu będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. I to wszystko, do zobaczenia.